Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i wczoraj stało się coś, czego tak na dobrą sprawę nikt się nie spodziewał, dlatego, że został zapowiedziany rework Maga oraz Paladyna. Dobrze słyszeliście, Maga, czyli klasy postaci, która chyba w tym momencie najlepiej sobie radzi w grze, biorąc pod uwagę, że jakieś tam balansy innych klas postaci, czy jak to nazwać, jakieś reworki, w ogóle na tego Maga nie wpływają. On cały czas jest okej, okay, cały czas jest stabilny, jest spoko do lochów, jest spoko do PvP, no i mówię, jest taką klasą po prostu fan to play, no to to chcą nagle zmienić. Zaraz oczywiście przejdziemy do szczegółów, zaraz wam opowiem o co chodzi, no ale ja totalnie nie rozumiem decyzji. Na początku troszkę powiem wam o swojej opinii, no bo mówię, jednak Mag w tym momencie, kto mnie ogląda, ten wie, że jest to moja ulubiona klasa postaci. Wybrałem ją głównie dlatego, jako moją ulubioną i jako takiego, no powiedzmy mojego maina, bo teraz na Magu mam najwyższy poziom. Właśnie z tego powodu, że nie jest podatna na pas Innych klas postaci, to znaczy nie można jego ciosu unikać, nie można jego ciosu blokować, łowca demonów się nie może odradzać, i tak dalej. No a twórcy stwierdzili, że to jest problem MAGA i że to musi zostać zmienione, że teraz MAG będzie podatny na jakieś bloki, uniki. No, oczywiście coś tam dostanie w zamian, wiadomo, no ale nie wiem, no widziałem naprawdę multum opinii, że ludzie wybrali MAGA, żeby właśnie nie brać udziału w jakiejś tam clown że tak powiem, uników. Wiadomo, jak wygląda dają walki na przykład dwóch zwiadowców. Nieraz to się ciągnie w nieskończoność, bo robią po 10 tych uników z rzędu i tak dalej, nie? Ludzie, którzy tego nie lubią, wybierają Maga. No i to nie jest zdecydowanie problem Maga, a to jest jego atut, w mojej opinii. No i właśnie nie rozumiem decyzji, że przez to, że tak to działa to chcą to zmienić oczywiście zaraz przejdziemy do szczegółów zaraz wam powiem o co chodzi, bo to nie jest tak że Mac teraz będzie działał tak jak działał tylko będzie podatny na właśnie uniki bloki i tak dalej, tylko Mac będzie całkowicie zreworkowany i będzie to całkowicie nowa klasa postaci, od razu twórcy zapowiedzieli że zmiany są bardzo ekstremalne, bo faktycznie takie są, że będą dostępne tylko na serwerze beta i najprawdopodobniej nie, nie wejdą w takiej formie na serwery, natomiast jeżeli już nad tym pracowali, jeżeli już zrobili te zmiany na serwerze beta, to wydaje mi się, że to będzie tylko kwestia czasu, żeby weszły one do oficjalnej gry. Może nie w takiej drastycznej formie, no ale jednak ten mak raczej prędzej czy później będzie zmieniony, no i ja nad tym ubolewam. Ja osobiście zmian nie lubię. Klasa postaci, która w grze była od 14 lat, działała tak samo zawsze. Ludzie już tam powbijali jakieś 650 level na swoich magach. Podoba im się ta klasa postaci, nagle. Ma zostać zmieniona bez, wiecie? No, tak, bo tak sobie ktoś umyślał. Oczywiście, wiadomo. Gra jest twórców, mogą sobie robić z nią ch co chcą, z tą gierką, mogą nawet z dnia na dzień skasować moje czy wasze konto, i tak naprawdę nic z tym zrobić nie możemy, bo taki jest tam zapis, jest z tego co widziałem w regulaminie, że konta po prostu należą do twórców, a nie do nas. My tak, jedna, my tak można powiedzieć, że je tylko wynajmujemy, brakowało mi słowa, ale niech będzie, więc no, mogą robić z nią co chcą, no ale jednak wydaje mi się, że warto tutaj posłuchać community, bo Wywołało to ogromne oburzenie wśród właśnie graczy, zwłaszcza na tawernie. No i wydaje mi się, że poniekąd słuszne. Oczywiście, wiadomo, jeszcze nie, nie wiemy jak to będzie wyglądać, nie wiemy czy to na 100% wejdzie do gry. No ale jednak nie ma sensu ruszać klasy postaci, która w tej grze jest od 14 lat. Ludzie ją lubią, jest fan to play. Lepiej zrobić nową, bo tu też muszę do tego przejść. Lepiej zrobić nową klasę postaci, bo te zmiany, które, o których wam zaraz opowiem dokładnie. Są tak drastyczne, że równie dobrze można zrobić nową klasę postaci, bazując właśnie na tych zmianach. I tak naprawdę nikt się nie obrazi i nikt się nawet nie zorientuje, bo to będzie zupełnie nowa klasa postaci. Jeżeli chodzi o paladyna, bo się tu rozgadałem o tym magu, paladyn będzie zmieniony głównie kosmetycznie. Po pierwsze, chyba z tego co zrozumiałem, będzie zmieniona grafika jego Fireballa. Teraz to nie będzie taka ognista kula, jak w tym momencie, dlatego że zresztą to zaraz wam powiem, ale coś tam pisali. Że ludzi to dezorientuje, że ludzie myślą, że Paladyn bije ogniem, dlatego że ma taką właśnie ognistą kulę. No i teraz będzie to jakaś rękawica, która po prostu wyrzuca tego Firebola, więc zmiana będzie, mówię, graficzna. No i będzie po prostu jeszcze ten Fireball naprawiony, dlatego że teraz, jak wszyscy wiemy, Paladyn działa tak, że po prostu bije z tego Firebola za dużo obrażeń co do niektórych klas postaci, głównie do nowych klas postaci, które ostatnio wyszły, bo wynosi to aż 33%. No i chyba to po prostu będzie zmienione, to będzie naprawione i będzie ten Fireball teraz bił tyle, ile powinien. Więc zmiany są, mówię, głównie kosmetyczne, no a Mac dostaje potężne zmiany, które, no nie wiem, no zaraz do tego przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, pamiętajcie o tym, zjeżdżajcie teraz w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, żeby być na bieżąco z takimi newsami właśnie ze świata Shake'sa. Możecie oczywiście pisać komentarze, co wy o tych zmianach sądzicie, ale to zaraz i w ogóle co sądzicie o tym reworku, tylko tutaj proszę o kulturę, żeby tam się nikt nie wyzywał ani z takiego. Chętnie sobie poczytam wasze opinie, ale to może mówię na końcu, jak już zobaczycie o co dokładnie chodzi. No i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobra, i myślę, że możemy zaczynać. Odpalę wam to tak, wiadomość jest naprawdę długa, więc nie wiem, czy to dobrze widać. Odpalcie sobie full screena, odpalcie sobie lepszą jakość filmu No ale ja oczywiście będę wszystko czytał, od początku do końca. Zamknięte testy beta, mag oraz paladyn. Taka wiadomość pojawiła się wczoraj o godzinie 14. Zmiany paladyna w kolejnej zamkniętej becie są raczej kosmetyczne. Zmiany maga mogą być nieco przytłaczające, ale chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to dość eksperymentalne i nie ma być publikowane w obecnym stanie, a raczej jako podstawa do dyskusji. Dokładnie, to co już powiedziałem na początku, bronią się tym, że raczej w takiej wersji, w jakiej na tej becie będzie będzie mag nie wejdzie do gry, pewnie będzie zmieniony, no ale jeżeli już poczynili kroki powiedzmy do tego, żeby tego maga zmienić, to raczej to się wydarzy. Może mniej skomplikowana będzie to klasa, może wiecie, mniej drastyczne zmiany, że tak powiem, no ale jednak raczej to prędzej czy później wejdzie do gry, raczej coś z tym magiem zmienią, bo to jest czas, to jest czas, wiadomo tutaj programiści czy tam deweloperzy siedzieli nad zmiany, zmianami tego maga, jednak to wszystko tam programowali, implementowali do gry, no więc szkoda, żeby to poszło do śmietnika, chociaż tak jak mówię, patrząc po reakcji community, raczej powinno, raczej nie powinni w ogóle tego wrzucać do Normalnej wersji gry. No i teraz, jeżeli chodzi o MAGA, to mamy tak. Celem zmian jest próba rozwiązania podstawowego problemu z nim związanego, specjalnej zdolności wyłączenia umiejętności innych klas. Specjalne zdolności i podstawowe obrażenia należy rozpatrywać oddzielnie. Jeśli MAG ignoruje zdolności wszystkich klas, wszystkie klasy muszą być zbalansowane w taki sposób, aby zadawały taką samą ilość obrażeń podstawowych i taką samą ilość obrażeń swoimi zdolnościami specjalnymi. W obecnym stanie gry tak nie jest, co ogranicza przestrzeń do projektowania gry. Na przykład w takim przypadku nie da się stworzyć klasy zadającej niskie obrażenia bazowe, które byłyby zrównoważone silną zdolnością specjalną. Niektóre zdolności specjalne częściowo działają z magiem, co znowu nie jest idealnie zrównoważone. Zabójca może atakować dwukrotnie, ale nie może wykonać uniku. Druid nie może robić uników, ale może wykonać atak pikujący. Berserk jest w stanie zaatakować wiele razy, gdy wpadnie w furię. No i tutaj mamy akapit, że tak powiem, no ale właśnie problem. Podstawowy związany z magiem to, że wyłącza umiejętności pasywne innych klas postaci. No nie wiem, czy to jest problem dla mnie, to jest akurat zaleta. Być może pod kątem rozwoju dalszego gry jest to problem dla twórców, no ale no, nie zgodziłbym się z tym. Dalej, naszym celem jest, aby mag był postrzega postrzegany jako potężna klasa. A pierwszym pomysłem było umożliwienie wszystkim klasom używania ich specjalnych zdolności, ale również umożliwienie magowi wykonania kontrataku zgodnie z zastosowaną zdolnością specjalną. Zamiast całkowitego jej ignorowania. Z tego powodu zdolności zostały podzielone na dwie kategorie: specjalne zdolności, które zadają dodatkowe obrażenia oraz specjalne zdolności, które pozwalają uniknąć obrażeń od przeciwnika. Czyli wiadomo, powiedzmy, zwiadowca ma tą drugą specjalną zdolność, bo unika, natomiast taki paladyn ma tą pierwszą specjalną zdolność, bo zadaje obrażenia. Rozumiecie o co chodzi. Mag będzie miał dwa kamienie. Kamień księżycowy przeciwdziała silnym atakom, lecząc maga i unikając obrażeń. Na przykład trafienia krytyczne lub bardzo duże obrażenia, takie jak atak pikujący druida. Kamień słoneczny Zadaje dodatkowe obrażenia zdolnością do y, kontrobrony, y, na przykład unikanie lub blokowanie ataków. Ok, no i tu chyba wszystko jasne, więc teraz Mak, tu dodam od siebie, żeby każdy wszystko zrozumiał. Y, będzie y, tak, jakby no miał jakieś dwa kamienie, i w zależności od tego, jaką umiejętnością y, tą specjalną zostanie zaatakowany, czy będzie ona mu zadawała obrażenia, y, czy będzie y, blokowała jego obrażenia, no to taki kamień wyciąga i i robi jakieś tam coś. No leczy się albo zadaje dodatkowe obrażenia w zależności. Tu macie wszystko to napisane. No i teraz, jeżeli chodzi o Paladyna, w ogóle tak. No dobra, to może podsumuję później. Teraz Paladyn. Użyta Kula Ognia może wskazywać, że Paladyn wchodzi w interakcję z ognistymi runami co nie ma miejsca. Ponadto cechy Paladyna nie są wyjaśnione w dobry sposób. Dlatego temat Paladyna został przerobiony. Wszystkie umiejętności są teraz powiązane z magiczną rękawicą. Kula Ognia zostanie za stąpiona tajemną kometą. W przypadku niektórych klas kalkulacja obrażeń nie była zrównoważona, ale paladyn zawsze zadawał 33% obrażeń związanych z punktami życia przeciwnika. Teraz wszystkie klasy otrzymają odpowiednie obrażenia zgodnie z ich modyfikatorem punktów życia. Ponadto chcielibyśmy nieco dostosować zachowanie paladynów z wysokim poziomem w walce z przeciwnikami posiadającymi niski poziom. Tajemna kometa będzie teraz miała komponent obrażeń bezwzględnych, który odnosi się do zwykłych obrażeń magabitewnego. Z drugiej strony Paladin jest dość silny w starciu z przeciwnikami na wyższym poziomie. Teraz obrażenia zadawane przez tajemną kometę będą się zmniejszać w walce z przeciwnikiem, który ma znacznie wyższy poziom niż sam Paladyn. Walka gildii będzie w ten sposób bardziej zbalansowana. Czyli wiadomo, jeżeli graliście powiedzmy Paladynem, to jego fireball nawet jak mieliście pierwszy level, zadawał jakiemuś nemu levelowi, powiedzmy jakiemuś łowcy demonów chyba, czy tam druidowi, 33% HP. No i trzech Paladynów z pierwszym levelem, jeżeli dobrze pamiętam, bo coś takiego czytałem ostatnio, było w stanie pokonać 500 level na same firebole No nie, czy tam no prawie pokonać, bo to wiadomo 33, 66, 99. No i to chcieli zmienić. No i tak jak wspomniałem, ta animacja została przerobiona. Czyli teraz zamiast tego Firebola, który mi się podobał, ja mówię, ja nie lubię za bardzo zmian. Jak coś działa jako tako, to po co to zmieniać? No ale no chcieli, zrobili to trudno. Jeżeli chodzi o tego Firebola, który jest teraz pokazany obok naszej broni, no to zostanie on zmieniony na jakąś rękawicę, która będzie wypuszczać taką jakby tajemną kometę. No i dobra, jeżeli chodzi o Paladyna, to jest raczej taki rework, rework balansujący, więc tutaj, no poza zmienioną tą animacją, to tak na dobrą sprawę nic się nie dzieje, więc powiedzmy, że to jest ok. No ale jeżeli chodzi o tego Maga, co już przeczytałem, no. Sami rozumiecie, zupełnie inna klasa postaci, zupełnie inaczej działająca. I nie, nie zrozumcie mnie źle, te kamienie to naprawdę jest spoko pomysł, to naprawdę może fajnie działać, to naprawdę może, wiecie, dawać fan z gry, może to być ciekawe, nie mówię, że nie. Sam jak teraz to przeczytałem jeszcze raz, to jest to dla mnie takie dość fajne, powiedzmy. No ale pytanie, po co robić to z magiem? Po co robić to magowi? Można zrobić, tak jak już powiedziałem, nową klasę postaci, można ją dodać do gry, może ona się, bawić tymi kamieniami i będzie wszystko ok. Jak ktoś będzie chciał, komu się będzie taka klasa podobać, niech sobie nią zacznie grać. Ale po co zmieniać klasę, która ma 14 lat, która się podoba wielu osobom, no i która po tych zmianach może zniechęcić wiele starych graczy do grania bo po prostu nowa wersja nie będzie im się podobać, a nie taką wersję wybierali. Bo to też jest wiecie, ludzie wybierają klasę, ta gierka to jest gierka na lata, ona się tutaj szybko nie kończy, w sumie to się nigdy nie kończy. No i jak ktoś kilka lat gra czymś, bo mu się ta klasa podoba, a nagle jest to zmienione, zmieniane i taka osoba nie ma na to wpływu, no to nie wiem, to dla mnie jest bardzo, bardzo niefajne. Więc ogólnie może to działać naprawdę fajnie, może to działać naprawdę ciekawie, ale nie z obecnym magiem. Niech obecny mag zostanie taki, jaki jest, niech go nie ruszają. Niech yy, będzie, mówię, yy, w dalszym ciągu taką klasą, jaką do tej pory był, a takie zmiany, te kamienie skoro już to mają jako tako napisane, mają to zrobione. Niech to może wejdą do nowej, niech to wejdzie do nowej klasy postaci i wtedy myślę, że yy, każdy by był zadowolony. No i dobra, teraz dalej, bo oczywiście tak jak wspomniałem, te zmiany będą dostępne na wersji beta. I teraz Wam odpalam kolejnego screena. Fakty dotyczące zamkniętej bety. Dowiedz się więcej o zmianach w powiązanej liście zmian poniżej. To zaraz Wam przejdę. Aby dać Wam szansę na udział w naszych zamkniętych testach beta udostępnimy klucz. Klucze będzie można dostać, wiadomo, tam na streamie pewnie shake'owym No i klucz ogólnie będzie miał zapewne 500 miejsc, tak jak to miało miejsce do tej pory. Beta będzie jutro. To bardzo ważna informacja. Jutro, czyli w 16 lutego o godzinie 12 i będzie trwała aż 13 dni, czyli prawie 2 tygodnie. Yy, więc mówię, jak ktoś będzie miał czas, to jutro 12 polecam próbować robić konto, yy, bo te miejsca się na pewno szybko rozejdą. Zwłaszcza teraz, ja oczywiście również z tej bety jutro Wam nagram odcinek, żebyśmy zobaczyli, jak to w ogóle w praktyce będzie sobie radzić, jak to będzie działać, jak będą wyglądać te animacje, bo sam jestem ciekaw. No i informacje zwrotne dotyczące tych zmian można przesłać do pomocy technicznej. Wsparcie zbierze przesłane opinie i przekaże je do naszego działu projektowania gier. Lista zmian ogólne: testowane, przerobione klasy Mac, Paladin, Bard i Druid. Natomiast Bard i Druid, z tego co widzę, nie zmienił się w wcale w porównaniu do poprzedniej bety, więc podejrzewam, że takie zmiany już wejdą też do gry live, że tak powiem. Nowa ikona klasy oraz nowa grafika i animacje walki dla magów i paladynów. Ok, to teraz też będą mikonki klasy nawet zmienione. To ciekawe. Samouczek dla tych klas jest dostępny w profilu postaci, drugie miejsce obok broni. Mag miał możliwość blokowania wszystkich zdolności wrogów, teraz ma zamiast tego dwa magiczne kamienie. Każdy kamień ma efekt pasywny. Ten efekt działa dopóki aktywny efekt odpowiedniego kamienia nie zostanie uruchomiony przez określone działania wroga, ok? Czyli dopóki wróg się tak jakby nie zmieni, czy czegoś innego nie zrobi, to ten kamień chyba działa, jeżeli dobrze rozumiem. To zniszczy kamień na pozostałą część walki i dez dezaktywuje jego efekty. Y a, chyba że jak na przednie wybierzemy ten kamień, co się aktywuje, jak ktoś uniknie i potem ten ktoś nagle zada nam jakieś obrażenia albo się zmieni w walce gildi przeciwnik, to może wtedy się kamień niszczy, już nie będzie inny aktywny. No to zobaczymy jutro, jak to będzie działało w praktyce. Hmm, teraz tak, e kamień księżycowy, efekt pasywny, wartość pancerza jest podwojona, a maksymalna wartość. Y Pancerza wynosi 30%. Okej. Okay. Wyzwalacze. Kiedy MAG staje się celem trafienia krytycznego, kiedy staje się celem ataku pikującego druida, kiedy staje się celem tajemnej komety Paladyna, kiedy MAG staje się celem y, słonecznego kamienia wroga. Y, ok, czyli to wtedy, jak MAG walczy z MAGiem, tym nowym zreworkowanym, no to wtedy aktywuje się kamień księżycowy. Aktywny efekt zapobiega pełnym obrażeniom ataku wyzwalającego i leczy 20% maksymalnych punktów życia MAGA. Kamień słoneczny. Efekt pasywny. Obrażenia broni są zwiększone o 20%, a wielokrotnie, wielokrotne zwiększenie obrażeń broni jest sumowane. Wyzwalacze. Gdy atak maga zostanie zablokowany, kiedy wróg się leczy, gdy wróg uniknie ataku maga. Ok, aktywny efekt. Wykonuje również specjalny atak, którego obrażenia są zwiększone o 200% w stosunku do normalnych obrażeń. Ten atak zawsze trafia do celu. Wróg nie może go ani zablokować, ani uniknąć, ale nie jest to obrażenie krytyczne. Yy, dobra, no to z tym kamieniem słonecznym powiem wam, że jak mak machnie hita, to ten hit będzie potężny. Yy, no ale oczywiście to nie zmienia faktu, że może to iść do nowej klasy postaci, żebyśmy tu się zrozumieli. Paladyn używał do atakowania kule ognia, teraz ma. Tajemną rękawicę, która uwalnia tajemną kometę na początku bitwy. Obrażenia tego ataku zależą od punktów życia Paladyna, punktów życia Wroga oraz obrażeń broni Paladyna. Y, tajemne przepływy energii wzmacniają wszystkie atrybuty o 10%. To chyba chodzi o ten. Powiedzmy, bonus profesji, czy jak to się tam nazywa, redukcja obrażeń jest zawsze zwiększona o 40%. Zobaczcie, że Fireball będzie teraz miał jakieś przeliczniki, w zależności od tego, jaką broń ma palady. Nie wiem, czy to tak było do tej pory, czy to po zmianach wejdzie, no ale ciekawe. Dobra, ponadto chcielibyśmy przetestować, jak obie klasy zachowują się, grając na wyższym poziomie. W związku z tym, postacie będą miały co najmniej poziom 300, a następujące funkcje zostaną odblokowane. Wszystkie zwoje uwiedźmy, wszystkie klucze do lochów, zarząd cała twierdza podziemie, pupile, yy, wszystkie siedliska, uzupełniony klaser, yy, no i handlarz grzybów nie będzie dostępny. Yy, wszystko, więc beta będzie ogólnie wyglądać tak jak yy, tak jak ostatnio podejrzewam, w sensie też będzie wszystko odblokowane, też będą tam losowe levele, pewnie 300, 400, 500, yy, no ale dojdą takie zmiany, Maga oraz paladyna. No i tyle, tyle. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Wszystko wam też przeczytałem, jakby nie było widać. Więc tak to będzie wyglądać. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać, bo może ktoś jest, komu się te zmiany spodobają i na przykład ma tam Maga poziom 500, powiedzmy, i nagle będzie się, będzie zadowolony, że taki rework ewentualnie by wszedł. Pamiętajcie, że to nie jest jeszcze potwierdzone, że na 100% coś takiego wejdzie do gry. Ale mi się wydaje, że wejdzie. Tylko może w, jakiś innych w jakiejś innej formie, czy coś, ale raczej wejdzie. Tu myślę, że ta praca programistów nie, pos nie poszła na marne, co już powiedziałem wcześniej. No i co ja wam mogę dodać? Wydaje mi się, że tyle. Wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. Kciuka w górę zostawcie. Pamiętajcie o tym. Przede wszystkim w komentarzach piszcie swoje opinie. Dyskutujcie. Chętnie sobie to poczytam. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Bo jutro, jak tylko odpalą betę o 12, to wam wrzucę film z tej bety i po prostu. Po prostu Wam zaprezentuję, jak w praktyce będą się te klasy sprawdzać, bo sam jestem cieka tego ciekaw, jak to będzie teraz wyglądać. No i co? No, i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Ja już moje opinie powiedziałem na samym początku, co o tym wszystkim myślę. Pamiętajcie, że w sumie to twórcy chyba dla własnego bezpieczeństwa zaznaczyli na samym początku, że zmiany są dość ekstremalne, jeżeli chodzi o MAGA, i że raczej w takiej formie go nie uświadczymy na normalnych serwerach. No, ale ja już swoją opinię co do tego dałem. Wszystko. Dzięki Wam pięknie za uwagę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.